Witam Państwa z dzielnicy Sośnica. Wakacje mają się już ku końcowi, zatem jest to już ostatni tegoroczny odcinek programu Lato Imperium w moim wykonaniu. Najpierw spotkam się z kosmetyczką, która opowie nam, jak zadbać o cerę po okresie urlopowym. Następnie udam się na trening kickboxingu. Radek Nosal, zapraszam. Moim pierwszym gościem w programie Lato Imperium jest teraz kosmetyczka, wizażystka Martyna Wilk. Witam, Martyno. W związku z tym, że pojawiłaś się tutaj, chciałem się zapytać, z jakimi najczęstszymi problemami przychodzą do Ciebie klienci właśnie po okresie urlopowym? Najczęstszym problemem po okresie urlopowym jest przede wszystkim przesuszona skóra. Po intensywnych kąpielach słonecznych skóra jest pozbawiona blasku, jest poszarzała, brak jej elastyczności, też jest miejscami zaczerwieniona. No i bardzo poważnym problemem, który bardzo często dotyka jakby klientki moje, jest skóra z przebarwieniami. Pojawiają się plamy brunatne lub po prostu przebarwienia skóry. Co w takich sytuacjach oferujesz? No w takich sytuacjach jest kilka rozwiązań tak naprawdę. Natomiast o ile pojawiają się ostudy tak zwane, czyli drobne takie plamy brunatne, można je szybko zniwelować na przykład sokiem z cytryny, ogórka. Wtedy powinny zniknąć albo pojaśnieć, bo jakby problemem, że te plamy się pojawiają, jest tak naprawdę to, że kobiety stosują pewne leki, które powodują powstawanie tych plam. Młode dziewczyny bardzo często antykoncepcyjne pigułki, które też jakby wzmagają pojawianie się tych plam. No ale to, że tak powiem, po odstawieniu leków czy po kąpielach słonecznych powinno się wyciszyć i powinien ten koloryt skóry się wyrównać. Natomiast jeżeli chodzi o przebarwienia skórne, jest to już troszeczkę większy problem. Wtedy czasami nie obejdzie się bez fachowej pomocy albo dermatologa, albo gabinetu kosmetycznego. Różne zabiegi są ku temu stosowane. Salony kosmetyczne oferują przeróżne zabiegi. Najbardziej takim powszechnym chyba i popularnym wśród klientek jest fotoodmładzanie, które również wyrównuje właśnie koloryt skóry, powoduje, że skóra może odzyskać swoją jędrność. Zabiegi, seria zabiegów jakby skraca i odbudowuje włókna kolagenowe, co powoduje, że też pory zwężają się, skóra jakby nabiera swojego blasku i może się zregenerować. Też nawilża się w odpowiedni sposób i tak naprawdę zabieg ten polega głównie na tym, aby móc jakby no zatrzymać troszeczkę ten proces starzenia się skóry, ale też właściwie tą skórę troszeczkę odmłodzić. Kolejnymi polecanymi zabiegami w gabinetach kosmetycznych po lecie dla skóry są szczególnie zabiegi mezoterapii. Różne są rodzaje tej mezoterapii w zależności od typu skóry i efektu, jaki się chce uzyskać. Mezoterapia polega na tym, aby jak najwięcej składników odżywczych umieścić w naszej skórze. Wkrótce zakończy się te meteorologiczne lato, w związku z tym jak zadbać o swoją skórę, swoją cerę na okres jesienny? Bardzo fajnym zabiegiem oferowanym przez gabinety kosmetyczne jest hemabrazja. Jest to zabieg eksfoliacji kwasami, stosowany właśnie... Groźnie brzmi. Tak, groźnie brzmi, groźnie chyba wygląda, gdyż zabieg ten raczej nie jest polecany, aby stosować samemu w domu. Można zakupić te kwasy, ale nie polecałabym własnoręcznie ich używać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę. W odpowiednim gabinecie przeszkolona kosmetyczka wie, jak ich użyć, na jaką głębokość kwas powinien być w skórze umieszczony, żeby nie zrobić krzywdy. Jak wybieramy kosmetyczkę, kiedy wiadomo, że mamy do czynienia z fachowcem? Kosmetyczka prawdziwie taka, która się zna na swojej pracy i która jest właściwie fachowcem, to przede wszystkim nie pyta, co robimy, tak? To jest takie pytanie bardzo często u fryzjera może się zapytać, prawda? Fryzjerka swojej klientki. Dzień dobry, z czym pani przychodzi, co robimy? Natomiast jeżeli przychodzi klientka do gabinetu kosmetycznego i mówi, że ma skórę po lecie i chciałaby coś zrobić, w tym momencie prawdziwie dobra kosmetyczka
tą osobę prześwietli, przejrzy, zbada nawilżenie tej skóry i oceni, jakie zabiegi są w zasadzie, jakie zabiegi powinny być do tej osoby dobrane. Wychodzi Pani daleko poza swoje kompetencje, ale czy w swojej pracy, przy tej całej dbałości o ciało, o zdrowie, poleca Pani swoim klientom na przykład ćwiczenia fizyczne bądź dietę? Tak, jak najbardziej. No, teraz jest taka moda w zasadzie na bycie fit, więc bardzo dużo osób biega, co możemy zresztą zauważyć, choćby nawet na spacerze w parku. Popieram tą formę spędzania czasu. Jak najbardziej sport wszelkiego rodzaju, czy to jest bieganie, czy to jest nawet yoga, pomaga jakby utrzymać dobrą kondycję skóry, bo jednak polepsza krążenie krwi. No to wpływa wszystko na wygląd tej skóry. Oprócz sportu na pewno bardzo ważnym czynnikiem zachowania zdrowego wyglądu skóry jest stosowanie odpowiedniej diety. I tutaj mamy bardzo duże możliwości, dlatego że wszystko, co tylko człowiek sobie zapragnie, jest w sklepie i możemy naprawdę bardzo zdrowo się odżywiać. Dla skóry najważniejszymi chyba składnikami, które wpływają na jej jędrność i odpowiednie nawilżenie, są witaminy. Witamina A, C, E, E jako witamina młodości. Witaminę A znajdziemy w takich produktach jak jaja, wątróbka, sery, marchew, pietruszka. To tak przede wszystkim. Dodatkowo witaminę C możemy znaleźć w cytrusach, w pomidorach, papryce. Czy w odniesieniu do tych kosmetyków przygotowywanych laboratoryjnie, czy można sobie zrobić analogicznie działające naturalne spa w domu w warunkach domowych na bazie właśnie roślinnych produktów? Jeżeli chcemy tak zregenerować skórę po lecie, bardzo fajnym, babcinym, już dawno odnalezionym sposobem jest na przykład zastosowanie produktów spożywczych, które mamy w swoich lodówkach. Każdy powinien w swoim domu te produkty posiadać. Jest to na przykład jogurt naturalny, który bardzo łagodzi przede wszystkim zaczerwienioną skórę po lecie. Jest to tak samo mleko, które działa też antybakteryjnie. Bardzo fajnym sposobem na pielęgnację skóry, a także włosów, jest zastosowanie miodu. Miód możemy aplikować albo na skórę, albo właściwie na włosy w formie maseczki. Również olej rzepakowy, który też stosujemy do smażenia potraw bardzo często, możemy wykorzystać jako balsam do skóry. Przed kąpielą zaaplikować na 10 minut i później spłukać i fajnie po prostu ta skóra jest taka gładka, odświeżona. Na włosy również działa w formie maski. Te produkty wszystkie bezpośrednio na skórę, na włosy, czy robimy z tego jakąś mieszankę? Możemy zrobić mieszankę. W internecie jest bardzo dużo dostępnych różnych przepisów. Na przykład możemy wziąć miód, możemy do tego dosypać powiedzmy cukier brązowy i mamy fajny peeling domowy. Ja przyznam się, że za chwilę udaję się na trening kickboxingu, co gdy znajdzie się na twarzy parę siniaków. Nie ma problemu. Bardzo często maluję panów na ślub. I przyznam szczerze, że panowie, no nie trafili mi się jeszcze tacy panowie, żebym jakieś tam miała szczególne problemy. Natomiast był jeden pan, który rzeczywiście miał kilka siniaków, bo właściwie trenował. I te siniaki mu się tam przydarzały co jakiś czas. I był taki problem z jednym miejscem, ale to wydawało się, że jest problem. Przy umiejętnym zastosowaniu kosmetyków, właściwych kosmetyków, to nie jest żaden problem. Są korektory, które mogą zatuszować miejsca zmienione kolorystycznie, tak, od reszty skóry. Można do tego celu również zastosować kamuflaże. No i przede wszystkim też podkłady dobrze kryjące. Czy nie ma żadnego problemu z tym? Na sam koniec chciałem się zapytać o jakąś śmieszną anegdotę z Pani pracy. Ja ostatnio sama się zdziwiłam, bo miałam jedną panią, która mnie totalnie zaskoczyła. W momencie, kiedy zbliżałam się z szczoteczką do jej oczu,
to ona jak na fotelu dentystycznym po prostu odchylała się do tyłu. Im bliżej ja byłam, tym dalej ona się odsuwała. I po prostu mówię, no nie pomaluję jej tych oczów chyba. Ale w końcu mówię tak, bardzo bym prosiła panią, żeby pani popatrzyła w bok. Jest taki patent, że wtedy staramy się odwrócić jakby wzrok klientki od tej szczoteczki, żeby po prostu ją to nie stresowało w żaden sposób. I wtedy właśnie dalej nie pomagała ta metoda. Ja mówię tak, to proszę otworzyć oko tak jak pani może i będziemy malować. Pani mi za oczy zamknęła i po prostu mówię, no tego jeszcze nie było, ale malowałam na zamkniętych oczach. Dało się. Super, tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była kosmetyczka, wizażystka Martyna Wilk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz, gdy już wiemy, jak maskować siniaki, zapraszam na trening kickboxingu. Gościem programu Lato Imperium jest Michał Droszcz, kickboxer, właściciel klubu Rywal. Może dla osób niezorientowanych na początek, czym jest kickboxing? Witam serdecznie. Kickboxing jest sportem bardzo wszechstronnym, gdzie są uderzenia bokserskie, gdzie są kopnięcia brane z karate. Czym się różni od na przykład boksu? Używa się nóg. Są kopnięcia od pasa w górę. A co można, czego nie można w tym sporcie? Nie można kopać poniżej pasa, używać łokci w niektórych odmianach kolan. Czym się zajmujecie w tym klubie? W tym klubie ogólnie Rywal jest, nie jest tylko kickboxingiem. Mamy tutaj również sekcję aikido, mamy sekcję MMA, mamy sekcję z mieczami tutaj. Od niedawna mamy jogę, także Rywal jest bardzo wszechstronny. Co daje w życiu właśnie trenowanie, trening sztuk walki? Na pewno pewność siebie, zdyscyplinowanie, poukładanie, dobre samopoczucie, można czuć się bardzo dobrze, zdrowo. Czyli też tężyzna fizyczna pomaga w jakiejś tam pewności siebie, prawda, na co dzień? Jak najbardziej, szybkość, refleks, to te wszystkie rzeczy, które tutaj ćwiczymy, są wykorzystywane w pewnym sensie w życiu prywatnym, osobistym. W jakich sytuacjach na przykład? Choćby nawet złapać szklankę, jest refleks, oko pracuje, to są rzeczy takie na co dzień. A można czuć się pewniej w ciemnym lesie? Jak najbardziej, ciemny las jest piękny do biegania, można być czuć się w 100% pewny. No, przede wszystkim można się nauczyć bardzo dobrze samoobrony na ulicy, to zawsze się przyda. Czujesz się pewniej dzięki temu? No tak, trochę się czuję pewniej dzięki temu. Co możesz osiągnąć, gdy spotkasz zbirów na swojej drodze? Na pewno się obronię. Nie będziesz uciekał? Zależy ilu ich będzie. Ale na pewno będę umiał się obronić. Jakie są podstawowe zasady, takie mentalne w kickboxingu? Unikać walki, czy jednak bronić się? Zależy kiedy, ale to zależy od człowieka, ale ja bym na przykład nie unikał walki. Od jak dawna trenujesz kickboxing? Jesteś dosyć młodym zawodnikiem. Tak, to znaczy niektórzy trenują już od 12 lat. Jak mieli 12 lat, to rozpoczęli, ja rozpocząłem rok temu i teraz przygotuję się na jakieś zawody. Jak będzie okazja, to bardzo chętnie będę chciał wystąpić i reprezentować klub. Jest radość z tego, że się ćwiczy i po prostu jest to ciekawe. Zawsze po treningu jest ten entuzjazm, to jakby zwycięstwo, że w końcu kolejny trening zakończony i cały czas, że czuję progres, że no, staję się lepszy, czuję to i chcę być cały czas lepszy, dążyć do tego, żeby poprawiać się jak najmniej błędów, no i wystąpić w pierwszych zawodach, jak mi się uda. Co ci daje ten sport w życiu codziennym? Uczy dyscypliny, jakby nie było. Tutaj uczymy się tego. To nie jest tylko bijatyka i się każdy bije, potem wychodzi na ulicę i sobie robi co chce. Pokazać to my możemy, co potrafimy tylko tutaj. Trener nas tego uczy, trener za nas odpowiada, jakby nie było. Dla siebie to robię. Dla siebie, dla ruchu, żeby człowiek jakoś lepiej wyglądał. Czy kiedykolwiek znokautowałeś swojego przeciwnika? Nie zdarzyło mi się to jeszcze. A ty zostałeś znokautowany? Też nie, ale czasami bolało. Także nie, tak drastycznie nie ma oczywiście, także wszystko jest tu bezpiecznie robione, z głową, także nie ma takiego czegoś, żeby tam kogoś mocno poturbować, a szczególnie jak ktoś jest początkujący, prawda, także nie ma takiego pokazania siły jakiejś, a ten przyszedł pierwszy raz i go można sobie obić, nie ma takiego czegoś, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, także jest to wszystko poukładane, tak jak to powinno być według mnie.
Jesteś tutaj jedyną kobietą. Jak to się stało, że rozpoczęłaś treningi właśnie tak trudnej, wręcz męskiej dyscypliny sportu? Przedtem ćwiczyłam samoobronę, ale stała się dla mnie za nudna. Nie było tam takiego wysiłku jak tutaj i z koleżanką, bo koleżanka na ciebie chodzi od września. Zdecydowałyśmy się przyjść tutaj i tak już chodzimy 5 miesięcy. Bardzo mnie to wciągnęło, chyba staje to się moją pasją, tak myślę. Lubisz tłuc mężczyzn? Tak, jest to fajne, gorzej gdy ja obrywam dość mocno, ale nieźle. Biją cię na treningach mężczyźni? Niestety, ale tak. I czasami dość mocno. Poważnie? I co wtedy? Obrażasz się? Czy próbujesz im dokopać wręcz bardziej? Oddaję z podwójną siłą, tak. Staram się zawsze dać siebie 100%, żeby było jak najlepiej. Dużo wysiłku, no jest fajnie bardzo. Raczej robię to dla przyjemności, nie żeby coś osiągnąć w przyszłości. Chociaż jakie zawody, bardzo chętnie bym chciała spróbować swoich możliwości. Zobaczyć, czy dam radę pokonać inne dziewczyny. Z czego składa się taki trening? Jest rozgrzewka, półgodzinna mniej więcej, a później różnie. Albo trenujemy na workach, mamy też walkę z cieniem, z ciężarkami, skakankę, albo właśnie ćwiczymy w parach, albo sparujemy. To też jest bardzo fajne. Jak wygląda twoje życie, życie kickbokserki? Czy siejesz postrach w szkole na przykład? Jak na razie nie. Mało osób o tym wie, tylko najbliżsi znajomi. Czyli skrywana pasja. Tak. Wstydzisz się jej? Czemu się wstydzisz? Znaczy nie wstydzę się, po prostu myślę, że później więcej osób by się mnie bało na przykład. Czy jestem zbyt silna i bym mogła nic zrobić przez przypadek. Chyba dobrze, to chyba powód do dumy. Znaczy, no, może też. Dlaczego kickboxing? Bo jak byłem mniejszy, zawsze jak byłem mniejszy, biłem dzieci na podwórku i mama pomyślała, że muszę, jestem taki pełny energii. Zapisała mnie w wieku 12 lat i to mi się po prostu spodobało. Biłeś dzieci i dalej bijesz dorosłych teraz? Nie, już nie, byłem po prostu mały, a małe dzieci nie wiedzą co robią, nie? No. I dzięki temu już wiem, że mogę pomagać, nie wiem, starszym i słabszym, tak? Co ci dała ta dyscyplina? Już masz na pewno trochę wiedzy, że to nie jest tylko bicie, ale też pewne zasady. No zasady, tak. Dyscyplina, że po prostu nie, że przychodzę na trening po to, żeby być na ulicy, po prostu przychodzę tutaj, żeby coś osiągnąć, jakieś mistrzostwa czy coś. Chcę po prostu walczyć zawodowo. A co już do tej pory osiągnąłeś, co jeszcze przed tobą, co byś chciał osiągnąć? Osiągnąłem mistrzostwa Śląska w tamtym roku. Jesteś mistrzem Śląska. Kategorii 66 kilo, no i walczyłem w Czechach, no i tak jeżdżę na zawody, walczę, po prostu lubię to robić, tak? Sprawia mi to przyjemność. Co przed tobą? Co chcesz osiągnąć w przyszłości? Na razie mistrza Polski i dostać się do kadry Polski w kickboxingu. Potem dalej, nie wiem. Seniorskiej? Seniorskiej, tak. Zawodowo walczyć. Potem jakieś mistrzostwa Europy, świata. Podpowiada ci to głowa czy serce? Serce, nie, głowa nie. Ja po prostu sercem. Mam charakter i zdołam ciężko pracować i ciężko swoją siłą i swoimi, nie wiem, osiągami osiągnąć mój cel. Jak wygląda życie codzienne takiego zawodnika, który chce osiągnąć zamierzony cel? To więc tak, nie może imprezować, pić, używek brać. Musi trenować i skupiać się na tym, co robi, tak? A jak wygląda taki dzień takiego sportowca? Idę do szkoły na 7, przychodzę o 16, zjem coś, przychodzę na trening, po treningu idę biegać, basen, na siłownię. Już praktycznie wrzesień. Co byś powiedział rodzicom, którzy chcieliby zapisać swoje pociechy na jakąś aktywność fizyczną? Mamy u nas dwie grupy trenujące. Jedna najmłodsza od 7-6 lat, wszystko zależy od dzieciaczka, do 18 lat. Druga grupa jest to od 18 lat wzwyż. Tam już nie ma ograniczeń wiekowych. Wszystkich serdecznie zapraszam na zajęcia. Od września właśnie rusza ta druga grupa. 4 razy treningi w tygodniu. Serdecznie zapraszam. Wiek 7 lat to jest odpowiedni moment na to, żeby rozpocząć treningi w sumie sztuki walki. To są troszeczkę inne zajęcia, nie są tak bardzo brutalne, tak bardzo dynamiczne. Bardziej to jest ogólna rozwojówka. Są elementy oczywiście kickboxingu, ale nie nastawiamy się to, że to będą na razie przyszłowi zawodnicy. Na razie jest to głównie zabawa, troszeczkę grałem w piłkę, troszeczkę w kosza. Ogólnie rozwojowe, fikołki, przysiady. A jaki wiek jest dobry na to, żeby rozpocząć, no wręcz można to nazwać walką, biciem? Myślę, że od 10 lat śmiało już można jeżdżać na pierwsze zawody, gdzie są pełne ochraniacze, gdzie wszyscy dbają o to, żeby tym zawodnikom się nic nie stało, ale od 10 lat można już śmiało próbować swoich umiejętności na ringu.
Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? 19 września jedziemy do Żegania na dużą galę, gdzie jest organizowana przez Pawła Malinowskiego, który jest świetnym trenerem, świetnym organizatorem, świetnym promotorem. Jest nam niezmiernie miło, że możemy jechać na tak fajną, dużą galę, gdzie mały klub, który mieści się w Sośnicy, może uczestniczyć na tak dużej arenie sportu walki. Zjedziemy jako rywal w trzech zawodników, ja, Łukasz i Kuba. No i będziemy się starać zawalczyć tam z rywalem. Właśnie, jakie ambicje na te zawody? No, mamy ambicje takie, żeby wygrać. To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia. Radek Nosal.